wszystkim, z tej strony Gabrysia. Witajcie w kolejnym filmiku z soli. Dzisiaj to już kolejna reakcja otrzymywania soli i powiemy też sobie dzisiaj o kolejnej rzeczy, czyli co to jest szereg aktywności metali. Dlatego zapraszam, nie przedłużając, przechodzimy do pierwszej sprawy. Jedno z zagadnień właśnie, które sobie dzisiaj omówimy, to jest reakcja otrzymywania soli przez połączenie metalu z kwasem. Czyli znowu bardzo ważny jest schemat przy tej reakcji. Łączymy metal z kwasem, powstaje nam sól plus wodór. Wcześniej, we wcześniejszej reakcji powstała nam woda, teraz powstaje nam wodór, więc to jest ważne w tym schemacie, żeby to zapamiętać, żeby potem nie robić jakichś takich błędów. No i teraz to jest bardzo ważna sprawa, że ten metal, który dodajemy, który bierze udział w tej reakcji, żeby ta reakcja zaszła, musi być aktywniejszy od wodoru. I o co chodzi? Tutaj właśnie wchodzimy w kolejne zagadnienie, czyli nasza tabela, nasz szereg aktywności metali, który sobie zaraz omówimy. Więc zobaczcie, to jest szereg aktywności metali, taki naturalny, bez żadnych kolorków i tak dalej, tak jak to wygląda na maturze. Więc właśnie mamy ułożone w pewnej hierarchii, tutaj w pewnej kolejności nasze pierwiastki. W tej tabeli dla nas teraz bardzo ważne jest to, gdzie jest wodór. I teraz to, co musimy wiedzieć, to, że wszystko, co leży nad wodorem, jest aktywniejsze od niego, czyli wypiera go z jego związków, a to, co jest pod wodorem, nie jest aktywniejsze od niego, czyli nie będzie wypierało go z jego związków. I tak naprawdę to jest taka ważna wiedza, żeby to wiedzieć, że właśnie wszystko, co w tej tabeli jest nad wodorem, będzie reagowało z kwasem, bo wtedy wyprze wodór. Zobaczcie, jeżeli mamy reakcję metalu z kwasem, to zaraz jeszcze wyjaśnimy to na przykładzie, ale wtedy ten metal musi wyprzeć wodór z kwasu. Dlatego wszystko, co jest aktywniejsze od wodoru, będzie mogło uczestniczyć w tej reakcji. Te pierwiastki, które są mniej aktywne, po prostu nie będą sprawiały, że ta reakcja zajdzie. Wtedy ta reakcja nie będzie zachodziła. Jeśli chodzi o tą tabelę, to nie jest tak tylko z wodorem. Generalnie wszystko, co jest nad jakimś pierwiastkiem, jest od niego aktywniejsze, a to, co jest pod, jest mniej aktywne. Czasem możecie się też spotkać, że ta tabela jest trochę odwrócona jakby, czyli jest pozioma. I wtedy wszystko, co jest po lewej stronie, czyli jest jakby przed wodorem, jest od niego aktywniejsze, a wszystko, co jest za wodorem, jest mniej aktywne. Więc załóżmy, że mamy ten metal, który jest bardziej aktywny od wodoru, więc reakcja zachodzi. Reakcja metalu z kwasem jest reakcją egzotermiczną, czyli wydziela się na zewnątrz światło. Już sobie mówiliśmy o tym tutaj nieraz, że egzo, ten przedrostek egzo, to oznacza na zewnątrz. Czyli właśnie egzotermiczna, to znaczy, że ciepło jest na zewnątrz wydzielane. I właśnie jeżeli mamy tą reakcję, w której metal reaguje z kwasem, to możemy powiedzieć właśnie, że metal reaguje z kwasem albo że metal roztwarza się w kwasie. Natomiast nie możemy powiedzieć, że metal rozpuszcza się w tym kwasie, bo rozpuszczanie jest reakcja fizyczna, czyli potem, po zajściu tej reakcji, mielibyśmy normalnie to samo, co wcześniej i moglibyśmy jakby pod względem chemicznym otrzymać to samo. Nie, tutaj to się zmienia, bo zachodzi reakcja chemiczna, czyli substraty już nie są takie same jak produkty. Dlatego możemy powiedzieć, że metal roztwarza się w kwasie, ale nie, że się w nim rozpuszcza. Jeszcze taka ostatnia dawka teorii i przechodzimy do naszych przykładów. Glin jest to taki pierwiastek, który bardzo łatwo okrywa się na powietrzu tlenkiem. Czyli po prostu glin reaguje z tlenem i okrywa się tlenkiem, dlatego wtedy nie reaguje nawet z bardzo silnie stężonymi kwasami. I to by było tyle z teorii, teraz przejdźmy do praktyki. Jeśli chodzi o te przykłady tutaj, brałam je spod waszego tematu, w sensie z waszej książki po prostu. Więc najpierw mamy pierwsze zadanie, które polega na tym, żeby napisać reakcję, która będzie miała właśnie takie substraty, więc co jest ważne w tym zadaniu? Przede wszystkim to, żeby na dobrym miejscu napisać substraty. Ja już sobie to zapisałam. Potem widzimy właśnie, że jak sobie sprawdzicie w tym szeregu aktywności, to glin jest nad wodorem, czyli wypiera go. Czyli ta reakcja zajdzie faktycznie. Więc glin teraz wchodzi na miejsce wodoru i wypiera go z tego związku, dlatego widzicie, tutaj powstaje nam AlPO4. Żeby napisać reakcję, która będzie miała właśnie takie substraty, więc co jest ważne w tym zadaniu? Przede wszystkim to, żeby na dobrym miejscu napisać substraty. Ja już sobie to zapisałam. Potem widzimy właśnie, że jak sobie sprawdzicie w tym szeregu aktywności, to glin jest nad wodorem, czyli wypiera go. Czyli ta reakcja zajdzie faktycznie. Więc glin teraz wchodzi na miejsce wodoru i wypiera go z tego związku, dlatego widzicie, tutaj powstaje nam AlPO4 i zostaje nam teraz już sam wodór. Wodór, który jest gazem, więc ulatnia się do góry, dlatego tutaj mamy strzałeczkę do góry. I teraz jeśli chodzi o wartościowości, no to glin ma wartościowość 3, ponieważ leży w 13 grupie.
PO4, jak sobie to sprawdzicie w tabeli rozpuszczalności, to on tworzy anion PO4-3-, dlatego ma wartościowość 3. Dlatego tu już nic więcej nie musimy dopisywać, natomiast musimy uzupełnić sobie współczynniki w tej reakcji. Mamy po tej stronie 3 wodory, po tej stronie mamy 2, więc musimy dobrać jakiś taki wspólny mianownik dla nich, więc to będzie 6. Dlatego po tej stronie musi być 6 wodorów i po tej stronie też musi być 6 wodorów. I teraz tutaj musimy sobie też dać dwójeczkę i tutaj też dwójeczkę. I już mamy to dobrze uzupełnione i dobrze mamy zapisaną tą reakcję. Kolejne zadanie polegało na tym, żeby napisać równanie reakcji, której produktem będzie K2S. Więc zapisujemy to w produktach i teraz to miała być reakcja właśnie metalu z kwasem. Dlatego jak sobie pomyślimy, metalem naszym będzie na pewno potas. No i musimy wiedzieć, z jakiego kwasu pochodzi ta reszta kwasowa, czyli w tym wypadku właśnie siarka, i jest to od kwasu H2S. Dlatego zapisujemy tutaj H2S. Jak sobie sprawdzicie w tabeli, to też faktycznie jest tak, że właśnie w tym szeregu aktywności metali, to też faktycznie jest tak, że potas wypiera wodór. No i tutaj jeszcze, jak zwykle, jak zawsze w tej reakcji, powstaje nam H2. No i teraz musimy sobie uzupełnić. Tutaj musimy dopisać dwójeczkę. I już mamy wszystko gotowe. Kolejne zadania tam, z tego co pamiętam, są typu określ, który jest aktywniejszy albo który wyprze wodór, dlatego to wszystko musicie sobie sprawdzić w tabeli rozpuszczalności. Mam nadzieję, że właśnie dokładnie tak zrozumiale wytłumaczyłam, jak to sprawdzić. Wszystko, co jest nad jakimś pierwiastkiem, jest od niego aktywniejsze. I jeszcze jedno zadanko, czyli mamy otrzymać taką sól NaNO3, czyli to będzie azotan 5-sodu, wszystkimi poznanymi sposobami. To jest drugi filmik z otrzymywania soli, więc my znamy dwie takie reakcje. Pierwsza to jest reakcja zobojętniania, czyli coś, o czym filmik był ostatnio. Reakcja zobojętniania, czyli reakcja zasady z kwasem. Natomiast druga to ta, którą poznaliśmy właśnie dzisiaj. Więc najpierw może otrzymajmy tą sól właśnie przez połączenie zasady z kwasem. Zasada, jeżeli mamy mieć sód, no to będzie zasada azotowa. Jeżeli mamy mieć NO3, no to będzie kwas azotowy 5. No i w tej reakcji powstaje nam tutaj woda, w odróżnieniu od tej drugiej reakcji, ale zaraz o tym powiemy, czyli właśnie mamy zasada plus kwas, powstaje nam sól, plus woda, wszystkie współczynniki się tutaj zgadzają, nic więcej nie musimy dopisywać. I ta reakcja, w której właśnie to będzie reakcja metalu z kwasem, więc metalem będzie sód. Natomiast kwas będzie ten sam, czyli kwas azotowy 5. I w tym wypadku powstaje nam tutaj wodór, a nie woda. Więc tutaj musimy sobie zapisać dwójeczkę, tutaj też dwójeczkę i tutaj też dwójeczkę i już wszystko nam się teraz zgadza. I słuchajcie, w tym filmiku to tyle. Wiesz, jest z tego dość krótki filmik, ale rozwiązaliśmy sobie kilka zadanek i tak naprawdę powiedzieliśmy sedno sprawę, czyli właśnie jak odczytać szereg aktywności metali i właśnie ten schemat kolejnej reakcji do otrzymywania soli. Tak jak już mówiłam ostatnio, zapamiętujcie te schematy, wtedy będzie wam później dużo łatwiej, jeżeli będziecie mieli sprawdzian. Już nie powiem, kolejna reakcja do otrzymywania soli. W tym filmiku to tyle. W opisie macie notatkę, w której znajdziecie taką teorię właśnie, o której tutaj sobie dzisiaj mówiliśmy. Tam też znajdziecie link do mojego Instagrama, gdzie was bardzo serdecznie zapraszam. I widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa!